Proszę. Proszę pani, powóz przyjechał. Zaraz będę gotowa. Zabierz woźnicy herbatę. Dobrze, proszę pani. A, i jeszcze jedno. Zmień proszę pościel, jak mnie nie będzie. Oczywiście. Tak zrobię. To wszystko. Opowiadaj, skąd ten kołnierz? O czym tu opowiadać? Świat już dość takich historii widział i spisywał. Świat może i tak. Ja jednak jestem ciekaw twojej przyjaciół. A więc rzecz miała miejsce 3 noce temu. Wspinałem się na balkon znanej ci panny Wiktorii, żeby jej wygłosić mój najnowszy poemat. A tymczasem jej brat musiał, wiedząc skądś o moich zamiarach, podpiłować drabinę. No i zamiast ukochanej poemat musiałem wygłosić kamiennej ścieżce pod balkonem. Musiała być wspaniałym słuchaczem. Witaj w moich skromnych progach, Henryku. Cała przyjemność po mojej stronie. Pani pozwoli, że jej przedstawię. Mój przyjaciel, niezwykle zdolny poeta, Ernest Kraft. To dla mnie zaszczyt. Cieszę się, że zechcieli panowie poświęcić mi nieco własnego czasu. Bawcie się dobrze. Kapitan Wolski. Usilnie próbuję zyskać uznanie dam swoimi przekoloryzowanymi opowieściami wojennymi. Z tego co wiem, z marnym skutkiem. A to kto? Alojzy Stawski z żoną Joanną. Nudna para. On przestaje pić po trzecim kieliszku. Nie gra w karty. A ona jest mu wierna jak powietrzni piraci beczce z rum. Szkoda trochę. A oto i doktor Agapow. Leczy niewiasty z chorób serca. A zaraża tymi bardziej wstydliwymi. Henryku, czy możesz mi wytłumaczyć, jakim cudem w twoim towarzystwie przechadza się nikczemnik czyhający na moją siostrę, a w dodatku noszący na szyi dowód swoich podłych zamiarów? Piotrze, pozwól, że będę dobierał przyjaciół według własnego uznania. A ja nie życzę sobie takich epitetów pod moim adresem. Jestem szanowanym obywatelem. Chyba przez szczury w swoim mieszkaniu. Wiktorio, twoje miejsce nie jest pomiędzy takimi kreaturami. Tylko czekać, aż zamknie wieżę i połknie klucz.
aby się nim udławił. Wyświadczy światu przysługę. Bądź niezbyt cudny, abyś trwać mógł dłużej. Świetlana nadzieja o obrazie anioła, coś po to błysnął, aby zniknąć w burzy. Święte słowa, przyjacielu, chodźmy się zapoznać. Mam nadzieję, że wybaczy mi pani nadmiar śmiałości i pozwoli, że się przedstawię. Hrabia Henryk von Lamberg, a to mój przyjaciel Ernest Kraft. Aurelia Rylska. Muszę przyznać, że jeszcze chwilę temu tkwiłem w wielkim, niewybaczalnym błędzie. Sądziłem bowiem, że poznałem już wszystkie piękne kobiety, jakie mogą się pojawić na dzisiejszym balu. Tymczasem ta najpiękniejsza objawiła się dopiero teraz. Obawiam się, panie, że największą twoją omyłką nie jest ta, o której mówisz. Na szczęście znam dobry sposób, żeby ją naprawić. Znam dobrego optyka, który z pewnością rozwiąże pańskie problemy ze wzrokiem. Cóż, nadzieja uszła w cień. Czy nocą, czyli w dzień, czy na jawie, czy w marzeniu. Jednak utonęła w cieniu. Ładna. Czyje to? Moje. Pozwolą panowie? Porwę waszą towarzyszkę. Obiecała mi kilka opowieści ze swoich podróży. Ależ, droga hrabino, nie śmielibyśmy opanować. Przyjacielu, zdecydowanie musimy ustalić podział zdobyczy. Witajcie, drodzy przyjaciele. Erneście, pozwól, że powierzę ci pieczę nad moją siostrą. Chciałbym omówić z hrabią pewien interes. Henryku, pozwólmy młodym spędzić razem trochę czasu. Tak, oczywiście, ale muszę na chwilę pójść na stronę. Zaraz wracam. Wspaniała biżuteria, moja droga. Dziękuję. Przywiozłam ją z ostatniej podróży. I w dodatku taka modna. Przecież to nawet nie jest srebro. Podobno w stolicy nosi się teraz wyłącznie taką. Ma wyrażać podążanie z duchem postępu i fascynację nauką. Słyszałam, że tutaj w okolicy mieszka ten profesor Józef Hertog, ten znany badacz czasu z Królewskiego Towarzystwa Naukowego. Jest nawet moim sąsiadem. Niestety, nie będzie mógł dzisiaj do nas dołączyć. W ogóle mało tu osób starszych ode mnie. Ja lubię się otaczać młodymi. Są pełni ideałów, pełni życia. Wybacz, moja droga, mam pilną sprawę. Coraz trudniej z myślącą służbą. Joanno?
Amelia! Nie widziałyśmy się tyle czasu. Pochłonęły mnie podróże. Coraz rzadziej bywam w rodzinnych stronach. Opowiadaj, co u ciebie? Nic. Jestem w żałobie. Moje kondolencje. Nie wiedziałam. Kogo straciłaś? Jak to? No przecież wiesz. Męża? Ależ widziałam Alojzego przed chwilą. Był na sali balowej. Alojzego? Czy te podróże do reszty zmąciły ci w głowie? Moim mężem był Benedykt Vogel. Świeć Panie nad jego duszą. Byłam na waszym ślubie. Twój mąż nazywa się Alojzy Stawski. No to prawdy. Sprawia ci przyjemność znęcanie się nad biedną wdową? Twój mąż żyje. A ja miałam cię za swoją przyjaciółkę. Może powinnaś pójść do doktora? Takie urojenia się leczy. Mam nadzieję, że wybaczy mi pani nadmiar śmiałości i pozwoli, że się przedstawię. Hrabia Henryk von Lamberg. Przecież przedstawiał mi się pan nie dalej jak pół godziny temu. Ależ to niemożliwe. Tak piękną kobietę zapamiętałbym na pewno. Zresztą muszę przyznać, że jeszcze chwilę temu tkwiłem w wielkim, niewybaczalnym błędzie. Sądziłem, że poznał pan już wszystkie piękne kobiety, jakie mogły pojawić się na dzisiejszym balu. Tymczasem ta najpiękniejsza objawiła się dopiero teraz. Tak, słyszałam to już. Pan mi wybaczy. I ów pałac, co jaśnieje, dotąd chwałą w mroki padł i straszliwe jakieś dzieje z niepamiętnych dźwiga lat. I jak rzeki, wir szalonej, rój zgrzytliwych płynie ech, bo przez wrota wykrzywiony, bez uśmiechu, wieczny śmiech. Wszyscy zwariowali. Pani, zaczekaj. Pani też widzi, że coś tu jest nie tak? Jak na poetę kiepsko dobrał pan słowa. Ja bym powiedziała, że świat oszalał. Ewentualnie ja oszalałam. Niemniej jednak w trosce o własne zdrowie wolę wierzyć w pierwszą z tych ewentualności. Czyli to nie tylko ja? Widziałem jednookiego kapitana, który nagle odzyskał oko, a człowiek, który najchętniej widziałby mnie martwym, teraz swata mnie ze swoją siostrą. A pański przyjaciel przed chwilą zmienił ubrania i przedstawił mi się po raz drugi. Arystokracja bywa ekscentryczna, ale bez przesady. Na pewno da się to wszystko jakoś wyjaśnić. Idziemy? Po co? Dokąd? Obojętnie, ktoś musi coś wiedzieć. Czy ja wyglądam na oficera śledczego? Nie. Wygląda pan na mężczyznę. Ale niestety tylko wygląda. Czy pani to widzi? Co? Wydaje się, że wszyscy powariowali. Moje dziecko. Chodź ze mną. Zaraz ci to wszystko wytłumaczę. Bracio! Tobie już wystarczy.
Przepraszam. Proszę o wybaczenie. Widziałam, jak pan tu wchodził i myślałam, że może jest tu kolejna sala balowa. Muszę panienkę zawieść. To tylko schronienie zakłopotanego poety. Uwielbiam poezję. Ale skoro szuka pan samotności, to może nie będę narzucać swojego towarzystwa, panie. Przecież my... Przepraszam, gdzie są moje maniery? Ernest Kraft. A panienki towarzystwo zawsze jest mile widziane. Cóż pana tak bardzo kłopocze? Moja kuzynka popadła w pewne tarapaty. Więc niechże ją pan ratuje. To nie jest takie proste w życiu, jak w mojej poezji. Więc albo z życiem, albo z poezją coś jest nie w porządku. Czy byłby pan tak uprzejmy i odprowadził mnie do sali tanecznej, panie? Zaraz wracam. Nie, proszę nie zdejmować, bo zacznie pani tracić wspomnienie jak pozostali. Proszę mi wybaczyć. Ta miska była jedynym mosiężnym przedmiotem, jaki miałem pod ręką. Na szczęście zostawili ją po ostatnim posiłku. Ale dlaczego akurat mosiąc? Bo maszyna, która powoduje te zakłócenia, też jest mosiężna, a gdyby zaczęła działać na materiał, z którego sama jest zbudowana, mogłaby się zapętlić. A co miałoby trudne do przewidzenia konsekwencje? Dziękuję. A pan to wszystko wie, ponieważ? Ponieważ ją zbudowałem. Józef Hertog. Profesor Józef Hertog? Tak. Aurelia Rylska. Co dokładnie robi ta maszyna? W zamyśle miała być swego rodzaju bankiem czasu, w którym zdeponować by można miesiąc spędzony w szpitalu, czy... tydzień dłużące się podróży. Właściciel mógł następnie odzyskać swój czas, czyli po prostu nieco się odmłodzić. Pokazałem mój wynalazek hrabinie, a ona zamknęła mnie tutaj. Maszynę kazała przenieść do innej części piwnic. Reszty domyśliłem się, widząc, jak strażnik zdejmuje pani naszyjnik. Dobrze, że przynajmniej panu uszczędziła utraty wspomnień. Były chwile, że tego pragnąłem. Siedzę tu już sam, nie wiem jak długo. Widocznie hrabina postanowiła nie pozbawiać pamięci jedynego człowieka znającego działanie tej machiny. Marne pocieszenie. Pan ją kochał, prawda?
Przepraszam. Źle cię, znaczy pana, oceniłam. Ernest. Po prostu Ernest. Uważaj! A, on. Po tym, jak mu zdjąłem łańcuch z szyi, to stał się jakiś taki dziwny jak wszyscy. Nic z tego nie rozumiem. Hrabina chce się odmłodzić kosztem swoich gości. Profesor zaraz ci wszystko wyjaśni. Mój nowy kapelusz także. Gdzie jest ten łańcuch? Spadł gdzieś tam. Panowie wybaczą. Muszę zmienić nakrycie głowy i znaleźć swoją torbę. Szalona kobieta. Mam rozumieć, że nosisz ze sobą na bale rewolwer? Samotna kobieta musi umieć o siebie zadbać. Proszę prowadzić, profesorze. Odsuńcie się od maszyny i zdejmijcie łańcuchy z szyi. Myślałeś, że marzę już tylko o tym, żeby się zestarzeć w tym pałacu pośrodku niczego? Co rano z okien mojej sypialni widzę te przeklęte, latające statki, a moje ciało nie pozwala mi nawet marzyć o tym, żebym mogła wejść na pokład. Twarze tych młodych wyrażają wszystko to, co mnie już omija. To jest najgorsze. Przeżywaj swój czas. Drugiej szansy nie będzie. Nie takim kosztem. Odwróciłem polaryzację. Za chwilę wszystko powinno wrócić do mnie. A czy to nie znaczy, że oni zaraz... Opowiadaj. Nie udawaj, że nie słyszysz. Obiecałeś opowiedzieć mi historię twojego niemalże skręconego karku. Wiesz, przyjacielu, opowiem ci za chwilę. Najpierw muszę załatwić jedną sprawę. Stop!
ci poeci. Wio! Pamiętasz? Zróbmy to raz o dobrze. Wejdziemy tyłem. Wejrzę się w garść, panie poeto. Tak jest, pani awanturniczko.